Dobra. Czym tu mieliśmy grać? Big Twistem, tak? No to pograjmy sobie Big Twistem trochę. Witam cię, Emku, bardzo serdecznie, proszę subskryberów, dziękuję za wspieranie kanału 9 miesiąc z rzędu. Welcome to the family, my friend. Próbowałem tej wersji. Nope. Aha, sorry, smajtami. Próbowałem. Kontra! Mediv! Jak się nazywa nutka z donate'ów? Daj mi siłę. Na donate'ie chyba są pieniążki upadające na Metal Surface, więc... Powiem, że coins dropped on Metal Surface? Ale nie wiem, po co ci to... Witaj. Pan Mag. Pan Mag. Pan Mag. Pan Mag. No, Pan Mag. Miałem o coś pytać. O co chodzi ze tą olimpiadą i skokami? Widziałem jakieś memy, że ten przypominało to lotka czy coś z tym guściem. No nie powiem, żeby mnie to interesowało na tyle, żeby to oglądać. No nie mam co zrobić. Czy opłaca się robić ten deck, co teraz gram? Teraz gram Big Priestem. Grałem Miracle Rogue'em. A czy się opłaca? Nie wiem. Zależy, jak na to patrzeć. No są ciekawsze deki do zrobienia, czy lepsze deki do zrobienia. O Polakach czy ogólnie? No chyba o Polakach. Konkurs ze względu na warunki, ponieważ jesteś przełożony na inny dzień. Okej. Okay. Czyli Dawid. O, cudownie. 10 kar na mapie. Przepraszam, ale palisz się. Witam cię, Fork, bardzo serdecznie mówię subskryberów. Dziękuję za wspieranie kanału czwarty miesiąc z rzędu. Welcome to the family, my friend. Simon Aman 5 razy wchodził i schodził. To faktycznie, no dobra impreza. Trochę cinko to wygląda, zaczyna. Wyjątkowe odkrycie! Kiedyś będę taka jak ty! No. Spóźniłam się, spóźniłam! Oj, no to chyba oznacza, chociaż w sumie, chwila, moment. Czyli tu są runy i ice block, tak? Dobra. Przepraszam, ale palisz się. Ice block na 95% wyleci do Hall of Fame. Dlaczego nie na 93%? Nic mnie nie powstrzyma. Nic. Roblast? Już po wszystkim. No cóż, wygrywasz. Nie najlepiej. Nie najlepiej to wyszło. Eluno, daj mi siłę. Mm-hmm.
Tak, nutka z subów to Welcome to the family. O, jest i Barnes. No, ciekawe. O, proszę. Nie dość, że jest Barnes, to jeszcze Hunter, który w pierwszej turze mając kolejne nic nie robi. I jest wieczna służba. No to nieźle. Do mnie! Pan Leo. Pan Barnes. No i jest GG. Sprawdźmy najpierw pułapkę. Gotowe. Hat-trick. Dobrze. No i tyle. W tym deku Miracle są tylko dwie legendy. Nie wiem. Niestety nie jestem... Jak większość streamerów zresztą. Zakosztuje strachu. Zachłyśnij się nienawiścią. Otwórz się na wściekłość. Będzie to. Dawaj. Nie jestem niestety najlepszą osobą do pytania o koszty deków, bo no jak się można domyślić, mam wszystkie karty i tak dalej. Fajnie. Chciałem pograć Midrogiem, ale brakuje mi broni i portretu. Tu mam pytanie, czy warto skraftować te karty specjalnie do tego deku? No raczej inny dek. Są deki... Mojej skromnej opinii, są deki... Które nie nadają mi się dla graczy, którzy zadają takie pytanie. Brzmi to może trochę chamsko, ale tak jest. Jeżeli deck jest trudny do gry i ktoś zadaje pytanie, czy warto nim grać, czy tam skraftować coś tam, czy bota coś tam i tak dalej, to po prostu ten deck nie jest dla takiej osoby. Bo nie trudno się domyślić, nie trudno się domyślić, że osoba, która zadaje takie pytanie, nie ma zbyt wielkiego doświadczenia w Hearthstone'ie. A jeżeli deck jest deckiem bardziej skomplikowanym niż przeciętny deck w Hearthstone'ie, no to raczej nie ma sensu, żeby ktoś nim grał w momencie, w którym no jeszcze jego wiedza nie jest zbyt duża. Czy coś w tym stylu. Przedstawimy opowieść o straszliwej tragedii.
Może być. No elo. Twa magia cię nie uratuje. Wygrywasz. Poddaję się. Normalna piąta tura. Kreatur na stole za 40 many. Ech. Czy Blizzard się kiedyś nauczy czegoś? Czy nie bardzo? Deck jest typu draw bounce win a game. Daj mi siłę. Bardzo często. Bardzo często tak to działa. Witaj. Elo. Ci się darzy. Elo cholerą. Matko, rok młodszy ode mnie, taki głupi. Niewiarygodne. Nie wiem, serio, co wezmę. Jaką legendę polecasz na pierwszą do wytworzenia? Taką, której potrzebujesz do deku. Dziś przedstawimy opowieść o straszliwej tragedii. A cały świat drży w posadach. Przecież może mogłem ją wyciszyć w sumie, żeby była 4 na 12. Pomogłem. Czemu zawsze wyciszam przeciwnika, jak się ze mną przywita? Ja nie lubię, jak mi ktoś spamuje motkami. Zaczynajmy przedstawienie! Ej. Jak myślisz, będzie jeszcze kiedyś możliwość Tyranda? Pewnie będzie. Karteczek jest spoko, ilość to grajsa. Przerażający krzyk. Fuck.
Mogłem go zabić. Zaczynajmy przedstawienie! Aja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 j
Najbet. Czy to na YouTube leci? Na Archiwum Live'a. Jak wszystko ze streama, bo to Archiwum Live'a. Też masz takie uczucie, że w KS-ie gra się mniej wygodnie i jakoś inaczej na telefonie? No na pewno. Znaczy ja nie gram na telefonie, więc... jest to pytanie średnie do mnie. Czy mógłbym zastąpić lokaja Mediva? Niestety niczym. Tyrande kontra Mediv! Tyrande kontra Mediv. Daj mi siłę. No, wyrzucimy wszystko. Hej. Wyjątkowe odkrycie. Hej. Zjechałam. Wyjątkowe odkrycie! Przecież się. Widzę, że w końcu lecieć po legendę. W tym momencie to raczej testuję deki. Jakbym leciał po legendę, to wziąłbym chyba coś co jednak ma wyższą minracją. Przytrzymam jeszcze jedną turę, mogłem rzucić to, ale poczekamy, zobaczymy co on zrobi. Kiedyś będę taka jak ty. No akurat to nie jest zbyt fajne. Weźmiemy, zabijemy wszystko. Szósta zabijamy wszystko, siódma zabijamy wszystko, ósma nie wiem, dziewiąta ten. Przepraszam, ale palisz się. Według Metastats Big Prisma drugie najwyższe win ratio. Serio? Nawet nie wiedziałem. No faktycznie. No proszę, proszę. Tylko że wersja z Manygosem. Zamiast Isery. No w sumie to chyba też ma sporo sensu, bo ta Isera to i tak zazwyczaj guzik robi. No nie mam nic ciekawszego do zrobienia. Masz nieskończoność na wyciągnięcie ręki, dziecko. Okej, to może być lekkim przypałem. Nie mamy healka, to jest też problemem sporym. Czy byłem na Greju? Nie no, nie byłem. Więcej! Pragnę więcej!
What the fuck, bo mi mózg wypali. Co za lag był. Twa magia cię nie uratuje. Ops. Spóźniłam się, spóźniłam. Jestem skonfratyny. Krąży we mnie moc. Problem jest taki, że on nie zabija Fireballem, Firelands Portalem i Pyroblastem, czyli ma trzy ołty. Przepraszam, ale palisz się. No i jeszcze lokaję Melina. Dobra, dobra. Czekam na jakiś film w 2018. Że parę bym obejrzał, jakiś tam Deadpoola czy Infinity War, ale tak żebym na coś wyczekiwał, to nie bardzo. Czy widziałem nowy filmik Sejfana o Płaskoziemcach? No. Nie widziałem. Tyrande! Kontra! Jaina! Prosisz się o lanie. Tyrande kontra Jaina. Go for Barnes. Problemem tego deku jest to, że jest bardzo... Co chcę powiedzieć? Znaczy nawet w sumie nie problemem, ale... Ten dek jest... Ma bardzo duże wahania, bo jak masz Barnesa w czwartej, to jest easy peasy zazwyczaj. A jak go nie masz, to już jest trochę gorzej. To nie jest dobrą rzeczą. Takie trochę to... No jest spoko, no. Jak raz w szóstej turze, nie, w piątej turze chyba, miałem kratów za 40 man na stole. To nie jest to fajną rzeczą. Czekać na jakąś grę w 2018. Jurassic Park World, nie, Jurassic Park Evolution. Taką gierkę, co się buduje ten zoo ze smokami. Dobra, zamknij pysk. Jakbyś walnął wszystko w totka, rzuciłby streamowanie. Nie. Aha. I sera można nastąpić inną kartą. Jest wersja tego deku z Malegosem i jest wersja tego deku bez Isery w ogóle. Więc tak można. No, super tura. A nie z dinozaurami? A co ja powiedziałem? Nie, chodziło mi o dinozaury. Nie, o smoki. Wyjątkowe odkrycie! Sprawdzałem counterspella jak coś. WoWie był taki jeden rycerz, co mylił smoki z dinozaurami. Nie kojarzę. Hmm.
niestety Counterspella dobrą. A nie, pękło. Okej, spoko. Spóźniłam się. Mówiłem dzisiaj tego maga, co rzuciłeś dzisiaj na kadę i powiem ci, że z 20 rangi jestem już na 9. No to chyba na Isuru. No nie wymyślę chyba niczego. Dziś przedstawimy opowieść. Mogę zagrać to. No to tak naprawdę działa. No fuck. Nawet nie wiedziałem. Już po wszystkim. Ech. No Secret Maga tak se idzie. Tak se, tak se. Kontra Gul'dan! Twoja dusza będzie moja! Eluno, daj mi siłę. Ujdę po barce. Pełną parą. Myślałem, czy na sługusa nie zostawić tego. No nie ma bardzo. No graj. Jakie jest moje nastawienie do tatuażu? Pozytywne. Trochę 2 na 10. Witam Cię, Szaman, bardzo serdecznie w imieniu subskryberów. Dziękuję za wspieranie kanału. Szwark, miesiąc rzędu. Welcome to the family, my friend. Naprawdę muszę? Ale co? Bo w sumie nie czaję. Jak deck oparty na jednej karcie, która nie daje ci win condition, może działać, czyli Big Priest. Nie wiem. Shadow World Horrora niestety. Z ciekawości, że wybrałeś Twitcha jako platformę do streamowania zamiast YouTube'a i Hitboxa. W momencie, w którym zaczynałem streamować, nie było YouTube'a i Hitboxa. Że nie było YouTube'a streamowego. Hitboxa też nie było. Cyrk.
Brakuje ci może trochę Ragnarosa, Władcy Ognia? Nie. Czemu miałby mi go brakować? Czemu mnie wzywa? Pełne zepsucie! Pełna moc! A, czyli Lich King. Wejdziemy sobie tam Dragon Fire, użyte tam dwie karty. Twa magia cię nie uratuje. Pierwe. Tak sobie no zaryzykuję. Może będzie z drugiego Silence'a. To byłoby niewskazane. Wyczuwam twoje wahanie. Nie możesz mi rozkazywać. Naprawdę muszę? A bo on obrażeń... O kurwa. Tego się w ogóle nie spodziewałem. Fuck. God. Porzucasz Ragnarosa i wali w Rejza 8. To jest faktycznie powód, dla którego powinienem brakować tej karty. Jak tam patrzysz? Dobrze. Tyrande! Kontra! Jaina! Prosisz się o lanie. Eluno, daj mi siłę. No nie spodziewałem się niestety tej babki. Immunity, znaczy dającej immunity. Okej, okay, jest balance. Spoko. Problemem tego deku jest to, że dobierasz bance jest prosto, nie dobierasz już nie jest tak prosto. Żeby nie powiedzieć, że w krajnych przypadkach dosyć trudno nawet. Może piję tą kawę już mi chyba nie dobrze, tak? Mamy wiele tajemnic. Dziś przedstawimy opowieść o straszliwej tragedii. Jedne runki. Jedne runki poszły. Dlaczego Blizzard dopiero teraz zderwił go prawe oczko? Nie tak wiem. Sobie myślę. To jest pytanie, które zadaje sobie pewnie większość graczy w Hearthstone'a. Proszę, gracze Hearthstone'a. Fuck! Czemu ja myślałem, że mam 5 many? Kurwa. Oj, to było słabe. Fuck, Endo. Fuck, Endo.
Spóźniłam się! Spóźniłam! Tu nutki, inside the fire. No dobra, zabijemy to następnie, jak dopiero to zagram. Od tego Shadow War Defo, no nie będę miał zbyt wielu targetów w tym meczu. No, słuchaj, pcio. Cześć, bananek. Mogłeś przejąć arkanolożkę i wtedy z Spellstone zamiast 2-1 przepraszam, by było 2-3. Okej, super. No to już przypał lekki. Będziesz na jemie cały weekend, czy tylko w jakiś konkretny dzień? Nie wiem. Prawdopodobnie pierwszy weekend będę po południu, czy tam w południe, w sobotę i w niedzielę. Ale na pewno nie cały dzień. Mi się wydaje. A w drugi weekend jeszcze nie mam planów, więc nie mam pojęcia. Płaca się craftować jakiś deck, czy lepiej czekać do rotacji? No zazwyczaj, jeżeli do rotacji został ten miesiąc czy dwa, no to lepiej poczekać. Aczkolwiek są różne sytuacje, niektórzy mają więcej pyłu, niektórzy mniej pyłu. Takie tam różne pierdoły, więc no różnie to bywa. A nie, będzie tak. Wywal miksturę szaleństwa z zeku, bo psują wszystko. Już wywalam. Niesamowite. Pau. Zbliż się, moje dziecko. Rozpętajmy piekło. A na 10 to, no? Dobra, może trochę kolejność była z dupy. Teraz myślę. A powinienem to raczej zagrać. Okej, my bet.
No. Co tam, stary? Cześć, Peter. Oh my god, czy my dzisiaj będziemy się jeść do drugiej? To może być kurde wyzwanie. Niby się wyspałem. Spałem naprawdę, naprawdę bardzo długo. Ale chyba za krótko. Ale chyba za krótko. Więcej. Pragnę więcej. Nadszedł koniec. Graj. Czy uważasz, że tatuaż, który sobie zamierzasz zrobić, powinien mieć jakieś znaczenie i wartość emocjonalną? Czy jeżeli... X i... Przepraszam, ale palisz się! Jak się wzór podoba i do ciebie przemawia, to już dobry powód do zrobienia takowego. Wydaje mi się, że... Krąży we mnie moc. Wydaje mi się, że każdy jest inny. I u każdego inaczej to wygląda. Ja nie zrobiłbym sobie, czy bym sobie robił tatuaż, to nie musiałby być to jakiś tam emocjonalny, nie wiem co, że łopa, nie, bo mi się, nie wiem, udało przejść przez most i nie spadłem. Teraz sobie tatuaż zrobię, coś tam, ble, ble, ble. Jakbym chciał tatuaż, to bym sobie go zrobił i tyle. Jestem graczem bez dużo pyłu i kart, to co polecasz? Pisać wykrzyknik poradniki i obejrzeć poradniki, które nagrałem na YouTube jakiś czas temu. Bo jak teraz będą mutacje, to karty, które wyjdą ze standardu, będą do odczarowania za normalną sumę. Mi się wydaje, czy w poprzednich mutacjach można było je odczarować... Eluno, daj mi siłę. Można było je odczarować ja sumę stworzenia. Nie. Nigdy tak nie było. Czemu masz HS-a po angielsku? Luzik, już się zatopia. Dobra, weźmy miksturkę. Nie mów mi, jak mam żyć! Taki cudak. Będzie i taki cudak. A zagram to. Weźmy to. Chyba nie wiem się wysłowić. Pierożki.
To Elon.